Dobry wieczór Państwu. W imieniu Zarządu Górniczego Klubu witam bardzo serdecznie na powieczowej konferencji po ligowym klasyku, po spotkaniu Górnika Zabrze z Legią Warszawa. Z wielką przyjemnością chciałbym powitać trenerów obu drużyn, pan Jan Urban, Legia Warszawa. Witam. Dobry wieczór. Pan trener Górnika Zabrze, pan Adam Nawałka, również bardzo serdecznie witam. Tradycyjnie pomęczowe opinie, jako pierwszy trener Legii, Jan Urban, proszę bardzo. Nie weszliśmy dobrze w ten mecz, ale spotkaliśmy się z prezentem ze strony Górnika, bo tak można nazwać nasze prowadzenie 1-0. Później inicjatywę przejął Górnik, było kilka sytuacji niebezpiecznych, chociaż nie były to sytuacje strzelania bramki, mam tu na myśli przede wszystkim te dośrodkowania z boku, gdzie brakło kogoś, żeby Górnik wykończył tę sytuację. Ale ogólnie uważam, że pierwsza połowa słaba. Ale w drugiej połowie zarówno jedna, jak i druga drużyna wydaje mi się, że stworzyły naprawdę fajne, ciekawe widowisko. Było wiele sytuacji, były bardzo ładne bramki. I to cieszy, bo wydaje mi się, że po tych pierwszych trzech kolejkach wszyscy spodziewali się dobrego spotkania między Górnikiem i Legią. Po pierwszej połowie jeszcze raz powtórzę, że nie wydawało mi się, żeby ten mecz stał w pierwszej połowie na dobrym poziomie. Natomiast druga połowa, wydaje mi się, że wszystkich nas mogła zadowolić. Mieliśmy moment taki, gdzie mogliśmy dobić, że tak powiem, po piłkarsku Górnika, to nam się nie udało i Górnik swoją determinacją, zaangażowaniem doprowadził do wyniku remisowego, najpierw na 1-1, później na 2-2. No, troszeczkę szkoda, bo wydawało się, że już mamy 3 punkty w kieszeni, niestety. Dziękuję. Ja również dziękuję. Trener Adam Nawałka, bardzo proszę. Legia to bardzo dobra drużyna, jak na polskie warunki, można powiedzieć, klasowa. Dlatego też ten jeden punkt przyjmujemy z zadowoleniem, chociaż zawsze pewien niedosyt pozostaje, bo wiadomo, te strzelone bramki przez Legię, szczególnie ta pierwsza, była taka bardzo ważna dla Legii, to myśmy przejęli inicjatywę od samego początku. Staraliśmy się stwarzać sytuację, natomiast błąd Łukasza spowodował, że chłopcy stracili na chwilę ten impet i również w szeregi wkradło się zdenerwowanie. Od razu muszę powiedzieć, że takie mecze zdarzają się, taka jest praca bramkarza. W wielu meczach wybronił fantastycznie, w tym meczu akurat popełnił błąd, dlatego on wie, zdaje sobie z tego sprawę, nad czym ma pracować, my mu w tym pomagamy, ale za to nie obwiniam go, bo jest to tylko sport i teraz od niego będzie zależało, jak zareaguje, my na pewno mu pomożemy w tym, aby zrobić wszystko, żeby takie błędy się nie powtarzały. Ta pierwsza połowa to kilka faz gry, zarówno myśmy mieli inicjatywę, jak i Legia Warszawa. Widać było, że ta bramka nasza wisi w powietrzu, natomiast również Legia sobie stworzyła sytuację, druga połowa. Postawiliśmy wszystko na jedną kartę, trzeba było sięgnąć do najgłębszych pokładów determinacji i chłopcy właśnie to zrobili. Należą mi się brawa za konsekwencje, za upór, tym bardziej po drugiej strzelonej bramce pokazali charakter. Wydawało się, że ten mecz już był przegrany dla niektórych, natomiast nie dla nas. Takie są założenia, że walczymy od pierwszego do ostatniego gwizdka i dzisiaj właśnie tak było. To są trudne sytuacje, bo wiadomo, że najpiękniej jest wtedy, jak wszystko się układa, strzelone bramki, natomiast drużyna
wtedy pokazuje swój charakter, jeżeli gra przeciwko bardzo mocnemu przeciwnikowi, a jednocześnie potrafi wyjść z bardzo trudnych opresji. Myślę, że wynik jest sprawiedliwy i dla nas z pewnością jest to bardzo dobre doświadczenie. Wierzę, że chłopcy wyciągną z tego wnioski. Dziękuję. Ja również dziękuję.